have fun, cause we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Tak, witam wszystkich zgromadzonych. Zaczynamy kolejny dzień walki z kostką. Zobaczcie, ile tutaj już mamy placu. Już jest poza skalą, którą mi jeszcze te emocje produkuje, bo już jest naprawdę kawał lotniska, a wszystko jeszcze przed nami. Dzisiaj będziemy za to robić tylko ten trójkącik, czyli tak mniej, spokojniej. To zostanie na jutro razem z obrzeżami. I ja w tym czasie już będę tutaj szykował. A w tej chwili odjeżdżamy ładowarką, bo już w drodze jest beton. Zaraz wjedzie. Wjedzie w sypie i zaczynamy dzień. Jeszcze chłopaków nie ma. Musiałem się tylko chować, żeby ciężarówka wjechała. O. Tak, wczoraj już późno dzień się zakończył, tak więc jakieś aktualizacje może dodam. Tak, jeden rower się sprzedał. KTM wyjeżdża, został zaliczkowany, ten został zaliczkowany. Burgman cały czas jeszcze jest do dyspozycji, to trzeba dzisiaj wysłać. Także zadziało się troszkę, na szczęście, coś się tam cały czas dzieje. Tak, tutaj zrobić poczuszkę, no i już z CZ-ką będziemy tak zamawiać tutaj poszczególne elementy. Trzeba gumy, trzeba tutaj amortyzatory, trzeba popiaskować farbę, jeszcze jest kawał roboty. Tak, Daniel już ma połowinki, jeśli chodzi o instalację. Mamy powyprowadzane, zobaczcie, w peszlu wszystko popuszczone. No musi taki ślamą. Nie powymyślamy tutaj, kurczę, koła od nowa. Tak coś puścił, no i to pójdzie tam. Nie wiem, nie za bardzo jest, no bo te kable od tego też krótkie. Trzeba by było może całkiem pod kabinę, nie wiem jeszcze. Ale one tak nie rzucają się w oczy, bo rama czarna. Kabiny i peszelek czarny. Poza tym peszelek jest estetyczny, kabel to byłby nieestetyczny, peszelek jeszcze jakoś wygląda, nie? Moim zdaniem, tak więc chyba nie ma tego, tragedii. Kostki będzie mało, już widać. Mamy tak, na to co przygotowane to starczy i na parking chyba jeszcze starczy i zostanie taki prostokąt z wjazdu. Ale to kolega powiedział, że odsprzeda. Też brał taką. Syrenka co? Nic wczoraj się nie zadziało, bo to tak jak mówię, późno. Trzeba zrobić miejsce, to bizon powinien wyjechać, żeby ona mogła na halę się schować, nie? Żeby nie stała na deszczu i się nie pogarszała. A chwytak jest sprzedany, muszę go dzisiaj na paletę umiejscowić i wysłać. Kurde, jeszcze tych części dużo. To wszystko pasowałoby z tej syreny wyciągnąć, żeby to przesegregować, sprawdzić, co tu w ogóle mamy, nie? Za skarby. Tego grilla nigdzie nie widziałem jeszcze, tej atrapy przedniej. Kierownica nowa. Klosze. Nie są nowe, oryginały. O, widzicie, to jest nówka. I to jest oryginał. Ja cię kręcę, kurde. Tutaj, żeby wiedzieć, na czym się stoi, to trzeba zrobić. Trzeba to wszystko rozparcelować. A, są te atrapy, widzę dwie nawet. Ale nie mam gdzie tego rozparcelować. Zaraz coś pomyślimy. To chyba może na warsztat. Jakoś półkę trzeba będzie i jedną przeznaczyć, regał. Dobra, jest ciężarówka i też będziemy tak jak wczoraj z ukosa, czyli przeciąć te kolejny. I powinien nie ugrzęznąć. Ale gazu w opór.
zajebiście. Niestety. Mały upgrade'ik. Tam już jest praktycznie podbudowa, widzę, stabilizacja zrobiona. Tutaj wyjeżdża maszyna na wynajem. Dzisiaj szybszy, krótszy dzień będzie, nie? Wszystko idzie zgodnie z planem. Dzisiaj kolejna paczuszka wyjechała. Tym razem od Zenoxa. To jest prezent. W ramach odwdzięczenia się za możliwość stosowania naklejek, właśnie o tych, z moimi hasłami. Ale nie tylko, widzę. Nie mam czasu, bo orom. Czym się nie zajmę, jakoś idzie, a gospodarka nie uja. To mniej więcej to. To chyba dwa rodzaje, tak? Nie mam czasu, bo orom. Tak. Naklejeczki, naklejeczki. A! Patrzcie. Komplecik kluczy dostaliśmy, kurwa. I to do 32 aż. Ja tak, naklejeczki. Bardzo dziękuję, chłopaki. Naprawdę jestem wdzięczny i na pewno się przydadzą. Bez dwóch zdań. A, to jest tym, kurczę. Na ścianę. No, nie, można w sumie wieszać też, ale można zwinąć i z tym jechać. Zarąbisty komplecik. Dziękuję jeszcze raz, chłopaki. Opłacało się gadać głupoty, jednym słowem, nie? Dzięki jeszcze raz. Zobaczcie, jaki dzisiaj kawał roboty zrobiony znowu. Z ciekawostek to wjechał taki pocztowy rower. Jakby ktoś był zainteresowany. Zaraz do ulicy przejdziemy, pójdziemy sobie tutaj na plac. Bo tutaj już jest kawał placu, nie? Ja pierdzie. Jutro domkniemy już sobie do biura samego, 3 metry betonu mam zamówić. I tak wygląda końcóweczka. I w końcu się zajmiemy już finalizacją, czyli wjazd na szosę. Mam lawetę przygotowaną, bo z rana muszę wywieźć do tego na wynajem. A wysyłacie do mnie dużo zdjęć, filmików, TikToki i w ogóle, jak to ta klątwa parczewska szkodzi mocno na terenie całego kraju. Nie popadajcie w panikę. Wszystko było zaplanowane. A kombinat jako pierwszy zastosował i zaproponował rozwiązanie na ten problem, czyli zawieszki do ciągników, do maszyn, które zapobiegają klątwie parczewskiej. Jest to specjalna mieszanka zapachów, którą wieszamy w ciągniku, w maszynie, w samochodzie i żadna klątwa was nie ruszy. Od dzisiaj dostępne na stronie gadżety. Macie wszystko, link w opisie. I niech pląd będzie z wami. Tak, a przechodząc do Ursusa, to mamy już powyciągane chyba wszystkie przewody. Bo już jest spięty i dwa koguty, i wszystkie halogeny. Na razie mamy to już popuszczane pod kokpit. Jest kupiony przewód gruby, mam nadzieję, że gruby. Gruby, kupiłeś ten przewód? Czwórka. A, to jest dobry. To będzie zasilający, plus. No i do masy mamy też już rozklinione, jak to zrobić, tak więc już błyśnie niedługo. Myślę, że jutro chyba, co? No na pewno. Jutro pewnie zrobimy jakąś prezentację albo jakieś dwa filmy zrobimy, omawiający taki, jak to nam wyszło, a wieczorem jakieś próby. Tak, żeby było też wiadomo, jak to w nocy świeci, nie? I czy to rzeczywiście jest 360, czy nie ma 360.
ale myślę, że jest dobrze podobierane, bo tu są różne rodzaje lamp, różne szerokości, także chyba jest ok. Powinno być ok. Półka już jest też, jeszcze tylko tego nie kupiłem, tej opaski. Ejejej. Za ten rowerek 400, tak jak stoi. Tarczóweczka, tylko tutaj dla tych, co się znają, to pokazuję, o co chodzi. To jest 3 biegi. I co? I tyle. Tak jak wspomniałem, nic się niewiele zmieniło, ale tak musimy tutaj trochę podporządkować. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, taką propozycję mam, żeby to na komisie upłynnić, ale to są takie gadżety z właśnie z palet, nie? To jest, nie wiem, jakiś pas, jakaś dętka, manetki. Tutaj mamy do włączniki świateł do motocykla jakieś, nie? Lewy, prawy. Do tego manetki, załóżmy, też mamy lewe, prawe, gdzieś tu były kompletne i niekompletne. Opona, kółko, lusterka. No to trzeba będzie po prostu wystawić na Elbordo. Ja wam dam linka i to będzie gdzieś tam na jednym jakimś ogłoszeniu. Wszystkie takie spalety, to są zwroty konsumenckie albo coś tego typu rzeczy, nie? Lustereczka. Inaczej się tego nie da zrobić, bo tu jest za dużo drobnicy i za dużo wszystkiego. Tu jest jakaś siatka prawdopodobnie albo na przyczepkę, albo to może być hamak. Hugo. Nie wiem, co to jest. No siatka, na pewno jakiś sznurek. Trzeba byłoby rozłożyć, zobaczyć. Klątwę nam tutaj już odstrasza.